Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w budowaniu składu. Tak jak ostatnio w komentarzach prosiliście o budowanie składu, tani skład na początek, taki Wam dam. Jeżeli chcecie więcej takich składów, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jaką ligę chcecie. Dzisiaj mam dla Was BPL. Jeżeli chcecie tanie składy na początek, no to właśnie łapkujcie, pokażcie, że chcecie takie odcinki, piszcie w komentarzach, jakie ligi. A ja dzisiaj przedstawię Wam tanią Bundesligę. Co ja gadam? BPL na początek, czyli ligę angielską. No, będą różne zmiany tam na tych pozycjach, będę Wam mówił mniej więcej, kogo możecie wstawić, jeżeli będziecie mieli więcej końców, mniej końców. No, ale zacznijmy od formacji. Moim zdaniem, znaczy tą formacją grało mi się najlepiej w FIFA 15, tak? Więc tą zostawiam. No i co? Zacznijmy może od bramki. W bramce postawmy Begovicia. On nie będzie zły, nie będzie drogi, nie będzie tani na początku. No taki, wiecie, średniak typowy. Jeżeli będziecie mieli więcej końców, możecie kupić tutaj Czecha. Jeżeli będziecie mieli naprawdę dużo końców, no to wiadomo, że Dawida De Gea. Ale chcę Wam pokazać właśnie na początku taki tani skład i myślę, że Begovic będzie właśnie ani nie drogi, ani nie tani, a sam bramkarz sobie nie jest taki zły. Zacznijmy od prawej strony. Tutaj możecie być zaskoczeni, ale mamy Darmiana, prawy obrońca z Manchester United, Włoch. No, tempo może nie najwyższe, ale obrona całkiem spoko i fizyczne całkiem spoko. Do tego oglądałem na paru filmach już, wiecie, bo jest Capture Event w Vancouver, tam niektórzy youtuberzy zagraniczni pojechali nagrywać już FIFA 16 i ten Darmian bardzo fajnie włącza się w ataki ofensywne, często gdzieś tam jest, pomaga. No i ja lubię, kiedy tak obrońca gra, kiedy pomaga tam z przodu. I właśnie on może Wam to dać. 81 overall, on może być na początku w miarę drogi, bo nie każdy go zna i wiecie, chociaż to też może dobrze wpłynąć na jego cenę, że nie każdy go zna, no to to nikt go nie będzie kupował. Moim zdaniem bardzo fajny obrońca na prawą stronę. Zawsze możecie na prawą stronę dać na przykład Walkera, który będzie najdroższym obrońcą, albo jeszcze tania opcja to jest oczywiście Klein. Tania opcja, to są najdrożsi jakby prawi obrońcy w grze będą, ale myślę, że Darmian to jest właśnie dobra opcja dla Was. Dalej, przejdźmy do obrony, a tutaj mamy srebrnego z tamtego roku i złotego z tego roku. Zobaczcie na to, 77 tylko oceny, więc nie będzie drogi, będzie go mnóstwo w paczkach. 81 pace'a, 76 obrony, 86 fizyki. Mega zawodnik na bardzo dobrej pozycji. Myślę, że to będą takie właśnie, to ma być skład bestii, tanich bestii. Myślę, że on nie będzie wcale taki drogi. Na drugą obronę oczywiście kolejny taki tank, kolejny taki obrońca. Ten ma trochę mniej pace'a, ale ma 77 defensive i 80 fizyki. No i 77 overall, po raz kolejny. Dużo będzie go w paczkach, dużo będzie go na rynku, więc jego cena będzie szła w dół, no i będzie Was na niego stać. Z lewej strony mamy coś, czego się nie spodziewacie, Baba z Chelsea. Nie wiem, nie znałem kolesia wcześniej, teraz dopiero go znam. Ale zobaczcie, 86 pace'a, 75 obrony, 74 fizyki, do tego 76 dribbling, no i 78 ocena, czyli też będzie na pewno tani, będzie Was stać, no nie wiem, myślę, że około 2000 końców. Na początku te końce będą drogie, jeżeli będziecie chcieli kupić końce od na przykład mojego sponsora, będą one mega, mega drogie, ale też ci zawodnicy nie będą, wiecie, nie będą drodzy, tak? Może później widełki ich pójdą w górę, no nie wiadomo jak z tymi widełkami do końca będzie, ale myślę, że nie będzie źle. Dobra, teraz przejdźmy do środka pola, a tutaj mam na Was chyba najdroższego gracza z tego składu, jest to Ramirez. On zawsze mimo 80 overall jest drogi, bo on ma wysoką, chociaż sprawdzę teraz, czy ma wysoką, tak, wysoka, czyli on biega po całym boisku, on jest wszędzie, on czyści wszystko, pomaga w ataku, pomaga w obronie i naprawdę Ramiresem mi się zawsze świetnie grało, no i tak myślę, że będzie tym razem i on może być tutaj najdroższy. No, zawsze możecie Wanyamę na przykład kupić, tak, jeżeli chodzi o tanią opcję, już Wam pokazuję Wanyama. Tutaj macie, on nie jest najszybszy, nie jest, ale wiecie, 89 fizyki, on czyści, ja nim grałem w tej FIFA, to czyścił, zobaczymy jak będzie
w następnej. No ale jeżeli chcecie tańszą opcję na tą pozycję, Wenyama na pewno się sprawdzi. Na drugą stronę znowu srebrzak z tamtego roku, ale złoty z tego roku. Tylko 75 overall, więc będzie naprawdę mega, mega tani, a za to zobaczcie na te statystyki. 76 pace'a, 77 obrony i 87 fizyki. To jest gracz, na którego na pewno was będzie stać i wokół niego możecie budować już składy. Dobra, przejdźmy na środkową pomoc ofensywną. Tu macie Sisoko. No i tutaj może być problem dla ludzi, którzy grają, lubią czterech gwiazdkowców. On ma tylko trzy gwiazdki. Także trzy gwiazdki, dwie na dwiema. Ale statystyki jego mówią same za siebie. Jeżeli chcecie takiego właśnie, którym nie będziecie robili trików, będziecie pomagać w ataku, trochę w obronie, że będzie takim, wiecie, całym zawodnikiem dla was, wszystko będzie robił, to oprócz trików, to macie Sisoko. I myślę, że właśnie przez to, że nie ma, jakby miał 4x4, byłby mega drogim zawodnikiem. Ale z racji tego, że ma 2x2, myślę, że będzie w miarę tani. Dobra, na lewej stronie mamy też jednego z droższych zawodników, tutaj mi się wydaje, Bolasie. Jego cena nawet teraz jest w FIFA 15, no nie najtańszy jest, ale 5 gwiazdek trików, 88 pace'a, grało mi się nim mega w tym roku i mam nadzieję, że w przyszłym będzie tak samo. Dlatego mówię, 76 overall, znowu będzie mnóstwo go na rynku i myślę, że właśnie możecie go sobie na ten napad, na lewe skrzydło wstawić. Z prawej strony tutaj może być najdroższy zawodnik, i Barbo oczywiście, tutaj jeszcze w Romie, dlatego nie ma połączeń, ale no wiecie, znacie go doskonale, wiecie jaką jest bestią. No i teraz pytanie, jaka będzie jego cena? No myślę, że ogólnie ten skład, jeżeli dobrze go szybko nawet zbudujecie, bo później wiadomo, że od premiery FIFA cena graczy rośnie. Dlatego jeszcze jak w trakcie premiery kupicie tych graczy wszystkich, albo przed premierą, kiedy będzie web up, o ile będzie web up, kiedy nie mam pojęcia, to możecie tego i Barbo na prawej stronie po prostu zdobyć, tak? No i z przodu Rondon, no i macie praktycznie perfekcyjny cały skład. Rondon 4x4 gwiazdki, 80 pace'a, 80 fizyki, to jest dobra bestia. Wiadomo, że możecie tu stawić Benteke, który będzie lepszy od niego, ale nie wiadomo, czy będzie was na niego stać, tak? Czyli tutaj możemy Benteke dać jako opcję właśnie lepsze. Tutaj, no kurde, usunąłem jeszcze raz Benteke. Jeżeli chcecie lepszą opcję, tutaj Czecha, jeżeli będzie was na niego stać, na przykład co jeszcze możecie tutaj zmienić w tym składzie? No nie za bardzo się da. Jeżeli macie naprawdę dużo końców, to na SPO możecie na przykład wstawić Coutinho, ale to wiecie, 84 overall to już jest drożyzna, to już na pewno będzie drogo, ale możecie na przykład Payeta wstawić i Payet też wygląda na dobrą bestię. Może nie ma fizyki dużej, bo tutaj większość ma, zobaczcie, 87 fizyki, 85, 73, 80, 78. Fizyka tutaj jest na dobrym poziomie, ogólnie w składzie jest prawie 80 w całym zespole, więc tutaj może być grubo. No ale Payeta, jeżeli chcecie poskillować czy coś, to no, 81 overall, czyli gdzieś tam ta cena będzie rosła, ale taki składzik, myślę, jakbyście sobie walnęli na początek, to rozwalicie 10, 9, 8, 7, 6, 5 ligę, możecie nawet do pierwszej dojść moim zdaniem tym składem. Jak będzie się nim grało, nie wiem, na pewno ten skład przetestuję. No i tak jak mówiłem, jeżeli chcecie więcej składów, dajcie łapki w górę pod filmem, napiszcie, czy chcecie z niemieckiej, czy z hiszpańskiej, czy może z Ligi Francuskiej. Ja tymczasem się z wami żegnam. Piszcie może też w komentarze, jakie zmiany byście tu wprowadzili. Może wy byście jakieś tutaj alternatywy wprowadzili. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, to dajcie znać w komentarzu. Tak to wszystko się prezentuje. Ja się z wami żegnam. Do kolejnego składu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Nara.